Nas kalispericzo me di sera mo. Chciałbym Państwa przywitać ze swojej strony. I omada di Legia ine para poli kali omada. Legia należy do bardzo dobrych drużyn. Emis ja na ekhoume kerdos prebi na liturgisun ola omala apo ti digi mas plevra. Jeżeli chcemy wygrać, to oczywiście musimy dołożyć wszelkich starań ze swojej strony. Γνωρίζετε όλοι για την απουσία του κόσμου, η οποία θα επηρεάσει όλο την προσπάθεια και των δύο ομάδων. Myślę, że brak wszystkich ludzi, którzy mogliby obejrzeć nasz mecz, będzie wpływał zarówno na grę jednych i drugich zawodników. Διότι όπως γνωρίζετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα και με θέαμα και χωρίς θεατές θα είναι παράξενο για όλους μας αύριο. Oczywiście wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę z tego, że mecz piłki nożnej należy do takiego sportu, który ma bardzo dużą oglądalność, więc skoro zabraknie nam kibiców, to będzie to na pewno ze szkodą również dla naszych zawodników. My zabieżemy dla filatlów nas, ale dla filatlów z Kipru. My oczywiście będziemy grali dla naszych kibiców, zarówno dla naszych kibiców, jak i dla wszystkich, którzy będą trzymać za nas kciuki na Cyprze. Κάθε καλό αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα, αλλά και για όλες τις ομάδες της Κύπρου, τόσο για τώρα, όσο και για το μέλλον. Oczywiście wygrana jest bardzo pozytywnym wynikiem zarówno dla naszej drużyny, dla Apolona, jak również i dla wszystkich innych drużyn cypryjskich. Αυτά, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις. To z mojej strony, jeżeli macie Państwo jakieś πytania, to zapraszam. Κύριε Χριστοφόρ, θα περιμένετε και την απόψη. Είναι προπόνηση για να αποφασίσετε για την αυριανή ενδεκάδα. Czy będzie pan czekał do dzisiejszego treningu, tak aby wyznaczyć zawodników, którzy będą grać w jutrzejszym meczu? Σίγουρα έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο, γνωρίζουμε τις δυνατότητες του, γνωρίζουμε τις δυνατότητες δικές μας. Oczywiście my dokonaliśmy wszelkich starań, aby zapoznać się z naszym przeciwnikiem. Znamy swoje możliwości, znamy możliwości naszego przeciwnika. Γνωρίζουμε πως θα αγωνιστούμε αύριο, απλά πρέπει να περιμένουμε πάντα και την τελευταία προπόνηση για να δούμε αν όλα τα παιδιά είναι εντάξει. Mamy już strategię na jutrzejszy mecz, ale oczywiście ostatni z treningów jest takim kluczowym do tego, żeby można było stwierdzić, że wszyscy zawodnicy będą w stanie zagrać. Jan Kałucki, Polskie Radio. Dzień dobry, witam. Poloniko Radiofono. Ja mam pytanie do pana trenera. Czy może pan wskazać najsilniejsze i najgorsze strony Legii? Bo podejrzewam, że pan analizował warszawską drużynę chyba na wszelkie możliwe sposoby. Pistewo, ty jakie teksetasi, ty Legia, a Polski z plewreski, antha borusate na maspite, ja tyś dyskoles, ki tyś piew koles plewres tyś Legia. Σίγουρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, απλά να πω ότι η Λέγκια είναι, παίζει σε πολλά πιο ψηλό επίπεδο πρωτάθλημα εν συγκρίση με το δικό μας και αυτό της είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Oczywiście nie mogę tutaj wejść w szczegóły, ale chciałbym powiedzieć, że Legia jako drużyna jest notowana o wiele wyżej niż nasza drużyna, więc na pewno będzie przeciwnikiem trudnym. Jeszcze mam pytanie do Rashida. Jak ty się zapatrujesz na grę przy pustych trybunach? Zdaniem trenera Jana Urbana to wasza drużyna będzie miała przewagę jutro, bo będziecie wszystko słyszeć i nie będzie takiej presji. Rashid, how do you feel about playing in front of empty stands tomorrow? Is that going to be your advantage or disadvantage? How do you feel about that? It will be a very strange game because we get used to play against with a lot of fans in Cyprus. Legia used to play. Sorry, it's not mine. And Legia also they used to play in front of their fans, and their fans are very very strong. So for sure, it will be maybe a disadvantage for them,
I don't know if it will be an advantage for us, but we'll see tomorrow. I will give you the answer after the game. To będzie na pewno dziwny mecz, ze względu na to, że na trybunach nie pojawią się kibice. Zarówno Apollon, jak i Legia przyzwyczajeni są do gry dla żywiołowej publiczności. Legia ma bardzo dobrych kibiców. Być może, zdaniem Rashida, będzie to pewnego rodzaju przewaga ze strony Apollonu. Natomiast odpowiedź, czy tak było na pewno, da po meczu. Κύριε Χριστόφορο, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη αγωνιστική, έχετε δει και τους τρεις αντιπάλους. Θεωρείτε και πιστεύετε ότι ο Απόλλωνας διατηρεί τις οποιασδήποτε ελπίδες για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση, ή οι αντίπαλοι σας είναι τόσο δυνατοί που το έργο σας είναι εξαιρετικά δύσκολο σαν πιθανό να γίνει? Miał pan możliwość zapoznania się z drużynami, które są w naszej grupie i przeanalizowania każdej z tych drużyn. Czy uważa pan, że w tej chwili jeszcze Apollon ma jakieś możliwości wyjścia z grupy, czy już nie? Εμάς οι επιτυχίες από τον καιρό που είμαστε στην ομάδα, τόσο με την κατάκτηση του κυπέλλου, όσο και την πρόκριση μας επί της ΝΙΣ, που είναι μια πολύ καλή ομάδα γαλλική, μας έβαλεν πολλές ευθύνες, αλλά εμείς από την αρχή είχαμε ένα στόχο να χτίσουμε μια ομάδα δυνατή για τα επόμενα χρόνια. Νιώθω ότι μέσω αυτών των αγώνων θα μπορούμε να χτίσουμε αυτή την ομάδα αρκετά καλά. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να πεις κάτι εκ των προτέρων. Νιώθω όμως ότι όποια και να ήταν αποτελέσματα, ό,τι και να καταφέρουμε, για μας είναι επιτυχία μόνο ότι συμμετέχουμε σε αυτήν τη διοργάνωση, σε αυτόν το ψηλό επίπεδο. Μόνο κέρδος έχουμε από αυτήν τη συμμετοχή μας. Ja myślę, że zrobiliśmy wszystko tak, aby naszą drużynę stworzyć. Nasza drużyna nie istnieje od długiego czasu, więc dołożyliśmy wszelkich starań tak, aby nasza drużyna była zgrana, tak abyśmy mogli grać w grupie. Jesteśmy w tej chwili w grupie i bardzo się z tego cieszę i oczywiście jeżeli chodzi o wynik, to zwycięstwo będzie dla nas bardzo pozytywne i tylko na to liczymy i o tym marzymy, aby zwyciężyć i wyjść z grupy. Μίλα ελληνικά. Αγγλικά, αγγλικά. Rashid, how different is for you, for the players, this first away game with the previous one against Nice, because that one was to be to the group stage. Now you are in the group stage. What is the difference for you? Pytanie do Rashida. Czym różni się spotkanie na wyjeździe dla drużyny Apollonu w porównaniu do tego spotkania w fazie play-off z Niceą? As a football player, there is no difference between the previous one and this one. It's an European game. We will prepare the game with the same way that we prepare the game of Nice. Of course, it's a different opponent. I think it will be more stronger tomorrow, but it's the same European game. There is no difference. Rashid mówi, że dla niego jako dla piłkarza, zawodowego piłkarza, różnicy nie ma wielkiej. Tak samo będą się przygotowywać i tak samo będą serio traktować jutrzejszy mecz. Sądzi, że to wyzwanie stojące przed drużyną Apollonu jutro może być nieco trudniejsze. Μία ερώτηση και για τον coach και για τον Rashid. Το άγχος και η πίεση θα είναι στη Λέγκια. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τον Απολλώνα. W tej chwili stres oraz duży nacisk będzie na Legii. Czy uważa pan trener, zarówno jak i pan Rashid, że to będzie lepsze dla drużyny Apollona? Νιώθω ότι η Legia είναι πάρα πολύ εμπειρή ομάδα που δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί τόσο σε αυτόν τον τομέα. Myślę, że Legia to bardzo silna drużyna i nie będzie miała z tym problemów.
Rashid, the question was whether you feel that more pressure is on Legia rather than Apollon before tomorrow's match. What's your feeling about this? Legia is a bigger team than us, so of course the people that will expect more from them than us, but I don't think that they feel like this. Legia jest większym klubem od Apollonu, więc patrząc pod tym kątem można stwierdzić, że presja będzie większa na Legii, ale nie ma jakiegoś zdecydowanego zdania w tej sprawie, Rashid. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος είχατε δύο απώλειες, δύο τραυματισμούς. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά σας είχαν βοηθήσει στο παιχνίδι, τόσο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όσο στον χώρο. Η απουσία αυτών είτε κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών αποτελεί πρόβλημα για σας? W ostatnim meczu dwóch z piłkarzy było kontuzjowanych, którzy nie wystąpią w jutrzejszym meczu. Czy to jest problem dla drużyny cypryjskiej? Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα. Chcielibyśmy stworzyć bardzo dobrą drużynę. Τόσο σε οργάνωση, σε όλους τους τομείς, διοικητικά, ποδοσφαιρικά. Mocno zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i w piłce nożnej przede wszystkim. Αλλά και σε νοοτροπία. Ale także jeżeli chodzi o mentalność. Ποτέ μου σαν προπονητής ή πάντα σαν προπονητής θα προσπαθώ να να ασχολούμαι με αυτούς που θα είναι και την απόδοση που θα έχουν στο γήπεδο παρά αυτούς που απουσιάζουν. Ja jako trener dołożę wszelkich starań tak, aby przede wszystkim zwracać uwagę na tych piłkarzy, którzy znajdują się na murawie, a nie na tych, których tam nie będzie.